Cześć. Wyobraźmy sobie, że jesteś kimś, kto nie jest zawodowym programistą, ale ma pewne pojęcie o PHP i od czasu do czasu lubi sobie coś pogrzebać w swojej stronie internetowej czy też w swoim sklepie. Może się zdarzyć, że w wyniku Twoich zmian, na przykład zmian dokonanych w pliku motywu, strona będzie działać tak, jak oczekujesz, ale może też się zdarzyć, że skoro nie jesteś zawodowym programistą albo programistką, popełnisz po prostu jakiś błąd i no i będzie to trochę bolesne, zwłaszcza kiedy mówimy o działającym sklepie internetowym, no bo wtedy klienci od razu zobaczą skutki tego błędu. W jaki sposób można tego uniknąć? Wystarczy skorzystać z funkcji staging w hostingu WooCommerce. Dzięki tej funkcji możesz swobodnie przygotować kopię jeden do jednego, kopię Twojego sklepu internetowego. To jest bardzo prosta operacja. W innym materiale wideo pokazuję, jak to się dokładnie robi. I na tej kopii nanosisz sobie w plikach szablonu dowolną zmianę. I dopiero kiedy masz 100% pewności, że wszystko wygląda dokładnie tak, jak chcesz, przenosisz zmiany na produkcję zaledwie jednym kliknięciem. W tym materiale pokażę Ci, w jaki sposób możesz wykorzystać staging, na przykład do sprawdzenia, co będzie, kiedy zaczniesz edytować pliki Twojego motywu. Mam tutaj dwa sklepy internetowe, sklep już przygotowany na stagingu i sklep produkcyjny, to jest ten testowy, a to jest ten produkcyjny i one oczywiście na ten moment wyglądają identycznie, no bo taka jest idea stagingu. Przyjrzyjmy się stopce, jest tutaj taki napis o testowym komunikacie w obu sklepach. No i teraz możemy zalogować się do, tutaj korzystając ze środowiska stagingowego, do kokpitu środowiska stagingowego i tam w oparciu o edytor motywu spróbować zmienić sobie stopkę. No więc klikamy w stopkę motywu. Mamy tutaj to miejsce, gdzie zaszyty jest kod wyświetlający nasz testowy komunikat. I możemy sobie coś dopisać. Na przykład testowy komunikat zmodyfikowany. Klikamy zaktualizuj. Widzimy, że plik został zmodyfikowany. No i teraz, kiedy odświeżymy wersję testową, to widzimy tutaj, że mamy plik zmodyfikowany. Na wersji produkcyjnej jest tylko testowy komunikat bez słowa zmodyfikowany. Możemy sobie odświeżyć. No, uparcie wykazuje to tylko testowy komunikat. A więc wiadomo, no, ta zmiana zaszła tylko w środowisku testowym. I teraz, żeby tę zmianę przenieść na środowisko produkcyjne, klikamy opcję przenieść zmiany na środowisko produkcyjne. Mamy tutaj opcję wgraj wyłącznie zmiany w plikach. Jest to opcja, którą bardzo polecam. Akceptuję, że rozumiem nadpisanie zmian. Mamy tutaj sklep produkcyjny. Jak widzisz, jest tylko testowy komunikat. Po kliknięciu odśwież pojawia się testowy komunikat zmodyfikowany, a więc to, co zrobiliśmy na środowisku testowym, zostało naniesione w sposób bezpieczny na środowisko produkcyjne. Jeżeli masz jakiekolwiek przemyślenia, pytania, sugestie dotyczące hostingu dla sklepu internetowego, pisz śmiało w komentarzu, bardzo chętnie się do tego odniosę, bardzo chętnie odpowiem. Dyskutujmy, wymieniajmy wiedzę, wymieniajmy poglądy, bo dzięki temu internet może stać się jeszcze lepszym miejscem. Dzięki wielkie i do zobaczenia na cyberfolks.pl.